Cześć kochani, tu Gruba Ryba. Słuchajcie, jest piątek, ja robię dzisiaj podmiany wody takie na szybko przed pracą i odławiam część ryb, które zabieram już na sklep. Głównie to są 144, trochę mieczyków, jakieś tam redy, kaliko. To idzie na sklep. Natomiast słuchajcie, możemy się pochwalić, że już mamy kolejne 5 miotów Snow White'ów. Powycierały się one bardzo, bardzo ładnie. O tam, o pięknie, zrobię wam zbliżenie, zobaczcie. Tutaj są wyrzucone na razie 2 kojce. I idę na zaplecze i tam wam opowiem troszeczkę o hypancistrusa, gdzie, no mówię, właśnie robię podmianę hypancistrusą, ale dokończę wam jeszcze tą myśl ze Snow White'ami, proszę bardzo. Jeden samczyk, obok drugi samczyk siedzi i tu siedzi trzeci już kojec z rybami. Słuchajcie, hypancistrusy ogólnie to są ryby mięsożerne, żyjące w miękkiej wodzie i pamiętajcie, ta woda nie ma takiego buforu jak woda twarda przy ancistrusach, więc musicie sprawdzać parametry wody, czy ten pokarm mięsny, który dajecie, czy wam nie zakwasza wody. Dlatego tutaj uczulam na ten pokarm, który Alera. Jest on bardzo dobrym pokarmem, który zawiera 70% białka. Natomiast tutaj chodzi o pokarm dla jesiotrów. Natomiast wpływa on bardzo niekorzystnie na pH wody i to pH wody spada na łeb, na szyję, a w miękkiej wodzie, gdzie tego buforu w postaci wszystkich makroelementów nie ma, ten proces jest bardzo szybki. Słuchajcie, nasze maluchy 201 rosną, natomiast o, zaraz wam pokażę, o, tak wyglądają mniej więcej nasze kubusie. Czekajcie, zwiększę obraz. O, gdzież ty jesteś? Oj. O, słuchajcie, już zaczęły nam przybierać na kształtach. Jest tego tam na końcu, jak się okazuje, siedzą w rogu. Jest około 32 sztuk. Natomiast wczoraj wieczorem zauważyłem, że nasz samiec siedzi na kolejnej ikrze. Doszło do tak zwanego tarła niekompletnego, czyli samiec wytarł samicę nie do końca, a następnie po wykluciu się młodych, gdzie siedział tutaj z nimi 7 dni, przełożyliśmy go z powrotem do akwarium. O, widzicie? Doszło do kolejnego tarła z tą samą samicą. To jest właśnie cały urok hypancistrusów. Czasami nie wszystkiego jesteśmy tutaj pewni. Tak więc zobaczcie, ja robię taką podmianę tutaj w akwarium. Prawie 60% wody. I zaraz doleję świeżej osmozy, żeby ryby miały tutaj lepsze już warunki do życia. Natomiast słuchajcie, przy hypancistrusach to już jest woda miękka. Ta temperatura tutaj jest, dlatego one są tutaj w górnych akwariach, gdzie nagrzewa nam się tutaj do 28 stopni bez grzałek na chwilę obecną. I miękka woda, lekko kwaśne pH i te ryby robią swoje, jak widać. Bo jeżeli się wylęgnie to, co jest tutaj w kojcu, będzie około 50 już na pewno ryb
Hypanzistrusa L201. Tutaj do Hypanzistrusów, słuchajcie, ja stosuję oczywiście Vitalisa, nie, mięsnego dla pielęgnic Ameryki Środkowej. I to są takie granule, zaraz wam pokażę, bo nie pamiętam, gdzie zostawiłem wczoraj pokarm. Momencik. O, jest. Otworzę sobie tutaj tylko pudełeczko i już wam pokazuję. Słuchajcie, to jest taki Vitalis. O. Czekajcie, bo to jedną ręką to o. To jest taki Vitalis. Nazywał się to kiedyś Cichy Pelec 4 mm. Teraz oni zmienili nazwę. Najpierw był 6 mm, teraz robią go już w formie 4 mm. Tak więc, no mówię, nad aglinkami nikt nie nadąży. I takim tutaj suchym karmię nasze hypanzistrusy. Dodatkowo dostają czerwony plankton do jedzenia i troszeczkę artemii na zmianę tematu. Jak widać, całość działa. Młodych trochę jest. O. Tutaj część gdzieś tam pod filtrem, część pod korzeniami. To jest ważna rzecz przy hypanzistrusach. Musicie dać jakieś kryjówki, ponieważ te ryby żerują często w miejscach, gdzie jest wszystko zaciemnione. I jak pokarm tam spadnie pod te korzonki, one wówczas szybciej jedzą i szybciej nam rosną. Jakbyście mieli jakieś tam pytania, zapraszam do dyskusji pod filmem. Pozdrawiam, Gruba Ryba Lublin.